Marta Szymik, witam Państwa w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Puławy w sprawie funkcjonowania e-karty. Drugi powiatowy przegląd twórczości regionalnej od przedszkolaka do Ślązaka. Oraz gala finałowa konkursu Człowiek Roku Rybnik.pl. Przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy odwiedzili Rybnik. Celem wizyty w rybnickim magistracie było nie tyle poznanie miasta, co uzyskanie paru cennych informacji na temat e-karty. Jesteśmy w trakcie realizacji takiego projektu Puławy w sieci 2, bo jeden już zrealizowaliśmy, teraz realizujemy drugi. Zrobiliśmy sieć światłowodową, a teraz chcielibyśmy wprowadzić kartę miejską połączoną z biletem MZK. Elektroniczna karta miejska cieszy się sporym zainteresowaniem, a Rybnik niewątpliwie jest miastem, które jako jedno z pierwszych zastąpiło w ten właśnie sposób tradycyjne bilety. Puławy nie są więc pierwszym miastem, które odwiedziło Rybnik. Jest to jedna z kolejnych delegacji, które przyjeżdża do Rybnika. Były już delegacje z miasta Poznań, Wrocław, były delegacje z Czech, z Tarnowa i wielu innych miejscowości, które przyjeżdżają zobaczyć tą kartę miejską w Rybniku, ponieważ to jest jedna z nielicznych kart, gdzie jest cały bilet komunikacji miejskiej przeniesiony na wersję elektroniczną. Bo w większości miastach dalej funkcjonuje bilet jednorazowy w formie papierowej. Poza tym też tempo wdrożenia tego biletu w Rybniku było naprawdę zaskakujące dla wszystkich. Wprowadzenie karty zajęło w Rybniku zaledwie 3 miesiące. Zaraz po trzecim przetargu zakończonym powodzeniem nastąpiło wdrażanie biletu jednorazowego. Cały projekt ruszył w 2006 roku. Przedsięwzięcie było dofinansowane z Unii Europejskiej, a jego koszt wyniósł ponad 5 milionów złotych. Między innymi te właśnie informacje uzyskali puławianie podczas spotkania w Urzędzie Miasta. Najważniejsze dla przedstawicieli delegacji były jednak takie kwestie jak... Chcielibyśmy zobaczyć, jakie środki były zaangażowane w to, żeby mieszkańcy nauczyli się taką kartą posługiwać. Chcielibyśmy się nauczyć promocji, jak Państwo sobie poradziliście z promocją karty, w jaki sposób to działa, żeby to służyło mieszkańcom i żeby było też poprzedzone jakąś sensowną informacją, która dotarłaby do mieszkańców i którzy zechcieliby przyjąć też z przyjemnością i korzystać później z tej karty. Poza tym my również chcielibyśmy wdrożyć na tą kartę jakieś usługi. I chcielibyśmy też zobaczyć, jak to u Państwa działa. Również mamy w założeniu e-portmonetkę i to też nam się bardzo podoba. E-portmonetka to jedno z nowszych rozwiązań, które wprowadzono w ostatnich latach. Jest to elektroniczna usługa pozwalająca na gromadzenie środków finansowych, by później za pomocą e-karty płacić za wszelkie usługi oferowane w ramach systemu. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na uruchomienie takiego systemu doładowania karty przez internet. Każdy może sobie wejść na stronę, zalogować się i po prostu poprzez stronę internetową zamówić sobie dowolny bilet do ładowania e-portmonetki. Później otrzymuje informację na maila, jak należy uiścić opłatę, robi przelew i potem po prostu może sobie podejść albo do infokiosku, albo do telecentrum lub do punktu sprzedaży i przenieść bilet na kartę albo e-portmonetkę. Jak przyznaje prezydent Adam Fudali, takie spotkania pokazują, jak ważna jest wzajemna wymiana doświadczeń. To najlepszy dowód na to, że miasta mogą rywalizować pomiędzy sobą, to jest bardzo dobre, ale mogą również współpracować i to spotkanie ma przede wszystkim mówić o współpracy, mówimy o naszej miejskiej karcie, o sposobach funkcjonowania tego i być może ten produkt znajdzie się również w mieście Puławy, czego puławianom serdecznie życzę. Czy e-karta znajdzie swoje zastosowanie w Puławach? Czas pokaże. 36 małżeństw z Rybnika odwiedziło magistrat. Pary bynajmniej nie pojawiły się w urzędzie w sprawach służbowych. Chodziło raczej o uczczenie pewnego ważnego wydarzenia w ich życiu. I tak wspólnie z prezydentem miasta Adamem Fudali świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Pierwszą w tym roku wizytę jubilatu w rybnickim magistracie podzielono na 2 dni ze względu na dużą liczbę uczestników. Miasto z tak dobrej frekwencji cieszy się niezmiernie, bo w przyszłości według statystyk liczba długoletnich małżeństw może niestety mieć tendencję spadkową. Jeśli chodzi o rozwody, to trzymamy się niestety powyżej średniej krajowej, bo w zeszłym roku było 37% rozwodów w stosunku do zawartych małżeństw. Niestety rozwodów przybywa, ale par, które pojawiły się w magistracie, ten temat nie dotyczy. Pół wieku razem, na dobre i na złe, ten wynik na niejednym młodym małżeństwie robi wrażenie. Jak przyznają Państwo mądrzy, nie zawsze było łatwo. Nie zawsze słońce świeci, nie? Nie zawsze deszcz pada, to jest tak? No a róży bez kolcy też nie ma. No i to jest to samo, tak jak w małżeństwie.
I takie są chwile i takie, i dobre i złe. Przepis na idealny, długowieczny związek. Podczas spotkania padło ich wiele, bo każde małżeństwo, jak widać, ma swój własny sposób na życie. Trzymać się domu, robotę patrzeć i nie chodzić po knajpach. Miłość, no i wyrozumiałość. No. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z Rybnika, pani Maria Cwenar, przyznaje, że udział w takich uroczystościach cieszy. Ja bardzo mi się podobało takie powiedzenie jubilatów kiedyś, że te stare małżeństwa, te długoletnie małżeństwa, to najpierw myślą o naprawianiu, a teraz te nowe małżeństwa, ci młodzi ludzie, nie naprawiają, tylko wyrzucają. Podczas uroczystości najwięcej emocji wzbudził moment wręczenia listów gratulacyjnych oraz medali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rybnika Adam Fudali każdemu z zacnych jubilatów przypiął odznaczenie i złożył najserdeczniejsze życzenia. Nie zabrakło również kwiatów oraz słów uznania, a zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia jubilatom z 50-letnim stażem przygrywał zespół Gama. Druga edycja powiatowego przeglądu twórczości regionalnej od przedszkolaka do Ślązaka przyciągnęła do Domu Kultury w Chwałowicach nie tylko najmłodszych, ale całe pokolenia. W ubiegłym roku spotkanie z Gwarą Śląską przyniosło pełen sukces, dlatego też w tym roku nie mogło go zabraknąć. A co ważne, podczas tegorocznej edycji przedszkolaki nie tylko gadały po śląsku, ale również propagowały działania proekologiczne. W myśl hasła właśnie Rybnik Dycko jest na czasie, Moguliki przy Birohasie. No i dzięki takiemu przeglądowi i również dzięki działaniom, które placówki podejmują, ta wiedza i ta świadomość ekologiczna przedszkolaków cały czas wzrasta. Na scenie przed publicznością zaprezentowały się dzieci z rybnickich przedszkoli. Przegląd rozpoczął się jednak od gościnnego występu uczniów ze szkoły podstawowej nr 13. W tym roku zdecydowaliśmy się tylko na rybnickie przedszkola, dlatego że wchodzi od 1 lipca ustawa śmieciowa. I chcieliśmy właśnie tym przeglądem jakby zasygnalizować potrzebę segregacji śmieci już od przedszkola. Piosenki o ziemi, krótkie inscenizacje czy układy choreograficzne kręciły się wokół jednego wszechobecnego tematu, jakim niewątpliwie tego dnia była ekologia. Nie zanieczyszczajmy środowiska, dbajmy o ziemię, segregujmy śmieci. To hasło, od których nie można było uciec. Oprócz krótkich proekologicznych prezentacji, każde przedszkole przygotowało również ekologiczne hasła. Jeska, molda, zjesz, lizoka, wciepa, piórek do hasioka. Hasło to jednak nie wszystko, ważne były również stroje. To jest strój ślązoczki, no i w nim będziemy występować. Fartuch, sukienka, wianek taki. Drugi przegląd twórczości regionalnej zakończył się podsumowaniem ekokonkursu na najładniejszy album o Rybniku. I tutaj ex aequo trzy pierwsze miejsca zajęły przedszkola numer 13, 31 oraz 36. Poznaliśmy człowieka roku Rybnik.pl 2012. Podczas 7 gali finałowej Dom Rzemiosła w Rybniku odwiedziły tłumy, a wśród nich oni, czyli laureaci tegorocznego plebiscytu. I tak statuetki 2012 trafiły do tych najważniejszych osób w mieście. Odbierając wyróżnienia i dyplomy, zwycięzcy tegorocznej edycji nie kryli swojego zadowolenia i wzruszenia. W kategorii Nagroda Internautów zwyciężył Marian Bednarek, znany reżyser teatralny, który swoją twórczość i pasję rozwija m.in. w murach Fundacji Elektrowni Rybnik. W kategorii Biznes zwyciężył Rafał Piszczek, w kategorii Kultura za swoją 25-letnią obecność na rynku muzycznym i dokonania artystyczne uzyskał zespół Karantuchil. W ostatniej kategorii sport statuetkę otrzymał Mariusz Prudel. Z powodu nieobecności siatkarza roku 2012 nagrodę z rąk prezydenta Rybnika Adama Fudalego odebrał trener TS Wolej Rybnik Lech Kowalski. Spośród czterech kategorii tylko zwycięzca nagrody internautów został wybrany drogą internetową przez czytelników. W kolejnych kategoriach decyzje w tej sprawie należały do specjalnego jury, czyli tak zwanej kapituły konkursu.
Żużlowcy odwiedzili jedną z rybnickich galerii handlowych. Wizyta ta nie była jednak podyktowana chęcią zakupów, a spotkaniem ze swoimi kibicami. Wielbiciele rybnickiego żużla nie zawiedli, tym bardziej, że była to być może jedyna okazja porozmawiania z zawodnikami ŻKS-u przed nowym sezonem. Spotkanie z rybnickimi żużlowcami cieszyło się sporym zainteresowaniem i młodszych, i starszych, bo żużel w Rybniku niewątpliwie odgrywa istotną rolę. Wizyta żużlowców w galerii handlowej wiązała się nie tylko z rozmową na temat przygotowań do nowego sezonu, ale również z prezentacją drużyny. Nowy klub sportowy powstał 1 sierpnia 2012 roku pod nazwą Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy ROW Rybnik i jak przyznają żużlowcy, dołożą wszelkich starań, by podtrzymać chlubne tradycje żużlowe w Rybniku. Trzeba awansować do pierwszej ligi, a ogólnie no, tak, żeby było dobrze, dobry sezon, ściągnąć ludzi na nowo na stadion, żeby tam tych kibiców było więcej, a nie tak jak w roku poprzednim. No i po prostu no, zrobić dobry żużel. Spotkanie krążyło przede wszystkim wokół przygotowań do pierwszego startu. U mnie idą pełną parą, codziennie ćwiczymy coś innego. Ja dodatkowo jeszcze w weekendy sobie lubię pojeździć na rowerze. Będę gotowy do sezonu, tak na 200%. Zawodnicy zdają sobie sprawę, żeby wygrać, trzeba ciężko pracować, dlatego stawiają na intensywny trening. I choć jest jeszcze wiele pracy przed nowym sezonem, to zawodnicy nie mogą się już doczekać ryku silników. Na spotkaniu padły również pytania o nowy sprzęt czy drużynowego mechanika. Mam swoich mechaników, mam swojego tunera, ale będę też korzystał z usług klubowych. Spotkanie w galerii przyniosło więc obopólne korzyści. Fani czarnego sportu dowiedzieli się czegoś więcej o zawodnikach i ich przygotowaniach do nowego sezonu, a żużlowcy mieli okazję zaprezentować się i przedstawić swoje plany. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.